Drodzy Państwo, ja myślę, że nie będziemy marnować czasu. Ja bym prosił, mimo że dzisiaj jest otwarta kuchnia, żeby tak cichutko ewentualnie zachować powagę słowa i naprawdę jakoś tak na chwilę się wyciszyć, a później na pewno będzie czas, żeby jeszcze nadgonić wszystkie te sprawy. Cieszę się, że ksiądz Piotr znalazł jeszcze czas, żeby teraz u nas być, bo wieczorem już rozpoczyna rekolekcję na Rembergu dzisiaj. Także raz jeszcze bardzo serdecznie i Was witam. Cieszę się, że tak licznie przybyliście i też nie chcę marnować czasu i oddaję głos księdzu Piotrowi. To tak, że nie zrobiłem tego na mszy świętej, ale dziękuję waszemu księdzu duszpasterzowi, który kilka miesięcy temu skierował do mnie przemiły list, który został dostarczony mi osobiście do Warszawy właśnie z zaproszeniem na to spotkanie. Cieszę się, że tu jestem. No i tak jak ksiądz wspomniał, nie marnujmy czasu, przejdźmy od razu do sprawy. I ja, proszę Państwa, wyjdę od kontynuacji tego, co mówiłem w Kościele o tym widzeniu Pana Jezusa. I to jest troszeczkę trudne dla osób, które być może o tym nie myślały, nie zastanawiały się, nie czytały, na temat tego wzroku, którym się widzi Pana Jezusa, wzroku serca. Ja Państwu spróbuję pokazać. W Piśmie Świętym jest napisane, święty Paweł pisze, niech Bóg da wam światłe oczy serca. My mamy oczy nie tylko tu, ale mamy oczy tutaj. Kochani, dwa przykłady. Co to znaczy widzieć serce? Przychodziła do mnie pewna studentka, która miała ojca alkoholika, bardzo na ojca narzekała, no powiedz narzekała, ona go po prostu wymyślała, ubliżała na tego ojca, wulgarne słowa mówiła. Ja mówiłem do niej, no sobie, no nie mów tak, no ojciec jest jaki jest, ale jednak to jest twój ojciec, a proszę księdza, a niedobry, a matkę bije, a upił się, ja widzę na własne oczy, jaki on jest. Ten zwrot. Ona go często powtarzała, niech mnie ksiądz nie przekonuje, bo ksiądz u mnie w domu nie mieszka, a ja widzę na własne oczy, jaki ojciec jest, co do mnie mówi, jak się zachowuje. I tak się sprawa rozegrała, że ten ojciec zachorował na nowotwór złośliwy, jakiś nowotwór wątroby czy śledziony. Po pół roku ważył 30 kilo, leżał w szpitalu. Miał te rurki z tlenem do nosa przyczepione tutaj plastrem. I ta jego córka była u niego w szpitalu. I ostatnie słowo, jakie ojciec w życiu wypowiedział, bo umarł przy niej, ostatnie słowo przed śmiercią, jakie powiedział, to powiedział jej imię. Aniu. I umarł. Ona wybiegła z tego szpitala i mówi, ja już nie wiem, ja już nie rozumiem, dlaczego to Pan Bóg tak zrobił, dlaczego to wszystko zaryczana zaczyna mówić już inne słowa, bo ona mi to wyda. Ja już nic nie wiem. Jeszcze pół roku temu mówiła, ja wszystko wiem, ja wszystko rozumiem, ja nic nie wiem. A potem po pogrzebie na konsolacji mówi do swojego stryjka, czyli brata ojca. Wujku mówi, wujek mi powie, jaki był tata? A mówi, tata? O, tata był najlepszym piłkarzem w szkole. Tata był piłkarzem? A tata mi nigdy o tym nie mówił. A to Aniu, tata ci wielu rzeczy nie mówił. To nie zawsze było z tatą tak, jak mama mówiła. I ona, proszę Państwa, zaczyna tego ojca dopiero po jego śmierci poznawać. Zaczyna z nim rozmawiać. Zaczyna go kochać. A jeszcze pół roku temu mówiła, na własne oczy widziałem. Proszę Państwa, proszę iść na pierwszy lepszy cmentarz w Polsce i poczytać, co jest napisane na szarfach przy wieńcach. Najukochańszemu mężowi, żona. Nieodżałowanej pamięci ojcu, synowie z córkami. Kochanemu mężowi, kochanej żonie, kochający mąż. A co było jeszcze pół roku przed ślubem? No to ja przecież jak nie będę mówił. Zresztą Państwo wiecie. I przed śmiercią. I nagle, proszę Państwa, zmienia się spojrzenie serca. Wczoraj widziałeś, mówiłeś, ja widzę, ja wiem. Nie, stary, patrzysz tu, nie tu. Proszę Państwa, tu to jest wydział propagandy, który wymyśli wszystko, co mu serce rozkaże. Wszystko. Wszystko wymyśli. Nasz rozum wymyśli wszystko, co nasze serce chce widzieć. Mniejszy przykład, żartobliwy. Jestem na przyjęciu, gospodyni podaje wszystkim kawę. Filiżankę za filiżanką. Podaje mężowi filiżankę kawy, odwraca się, nagle słyszy brzdęk, trach, odwraca się, szklanka zbita, kawa wylana i mówi do męża tak. Jak ja teraz ubiorę ten obrus, no? Czyż to jest nie do ubrania teraz ten obrus? I w ogóle szklankę zbić, tragedia. Gdzie ja teraz kupię taką filiżankę? A on mówi, kochanie, to nie ja, to twoja mamusia zbiła. Mamusia? Oj, mamusiu, nic się nie stało. Mamusia się nie denerwuje, te plamy się spierają. Te plamy się spierają. Filiżankę 12 w komplecie, ja nigdy 12 nie używam. Proszę Państwa, ta pani przed chwilą widziała plamę nie do wyprania. Za 30 sekund widzi plamę do wyprania. Powiedzcie tajemnicę oczu. Na własne o, a gotowa była awanturę robić. Gotowa by się zarzekać, że ta plama się nie ubierze. Kochani, widzimy, co jest tutaj. I Chrystusa nikt nie zobaczy tymi oczami. Chrystusa się zobaczy tymi oczami.
Natomiast co się dzieje z tymi oczami? Ja wczoraj mówiłem, bo będę kontynuował ten wczorajszy wykład. Mówiłem dla tych Państwa, powiem, którzy nie byli wczoraj, o zranieniach serca. Praktycznie każdy z nas w dzieciństwie był jakoś zraniony. No może to wyjątkowe sytuacje, to wyjątkowa musiała być rodzina i wyjątkowy przebieg tego dzieciństwa, że nie był zraniony. Ja podawałem przykłady zranień mężczyzn i kobiet. Chłopca się najczęściej rani w dziedzinie siły. Wystarczy, że ktoś go pobije. Wystarczy, że się wyśmieją go koledzy, że ojciec pijany leży na boisku. Poczekamy chwileczkę, może aż Państwo wejdą. Proszę bardzo, proszę. Jeszcze krzesło, tu jest krzesło. Więc proszę Państwa, zranienia serca dotyczą chyba każdego z nas. Jakie mamy rany serca, można to zobaczyć wtedy, kiedy coś robimy bez kontroli rozumu. Na przykład w snach, proszę Państwa, widać rany naszego serca. Sny to często nie jest jakaś tam nadprzyrodzona interwencja Pana Boga. Są ludzie, którym się bez przerwy śni, że ich gonią. To jest rana serca z dzieciństwa. Oni się ciągle czegoś boją. Są ludzie, którzy na przykład mają takie sny, że już spadam. Ledwo jedną ręką się trzymam, już lecę, już za chwilę spadnę. O czym to świadczy sen? Za wysoko wlazłeś w życiu, zostałeś dyrektorem i ciągle się boisz, czy tym dyrektorem jeszcze będziesz. Ożeniłeś się z przepiękną kobietą i cały czas się boisz, czy ona cię nie zdradzi. Wlazłeś za wysoko, nie dorastasz do niej poziomem i ledwo jednym palcem się trzymasz, czy nie polecisz. Są sny takie, że komuś się śni, że jest na estradzie, tak jak ja tu stoję Państwa i reflektory ma w oczy i za chwilę ma być jego kwestia, a on nic nie pamięta. Są ludzie, którym się ciągle śni matura. Wszyscy piszą matematykę, a on nic nie pamięta, nie tego wzoru i zaraz się wyda. Zaraz tam maturę obleje. Proszę Państwa, w odruchach naszych. Odruchy są bez kontroli. Ktoś ci zwróci uwagę, a ty od razu taka awantura. A mówi, co tak krzyczysz? No przecież ci tylko powiedziałem jedno słowo. Nie wiesz, że nadepnąłeś na jego odcisk sprzed 30 lat. On ma ranę w sercu. Kiedyś na chłopaka mówili w szkole głupi misiek. Idzie głupi misiek, głupi misiek. I żona nagle w pociągu mówi, Miśku, weź tam się przesuń. No. Co ty, wariatko? Ja... Słuchaj, czego krzyczysz? No przecież ja ci nic nie powiedziałam. Ona nie wie, że on ma ranę z dzieciństwa. Jak się z niego śmieje, jak dziewczyn... Proszę Państwa, to różnego rodzaju molestowania dzieci. Przeważnie dziewczyn, prawie chłopców. No to jest rana na lata. Mąż się zachowa jakoś tam, powie coś żonie, ona się zacina tak. On mówi, co się stało? Ty głupia jesteś? Obraziłaś się na tydzień? Co ja ci powiedziałem? Rana z serca. Proszę Państwa, jest taka bajka o blaszanym dywalu, bo pamiętajcie, bajki są bardzo często zgodne z Ewangelią, bo bajki jest to mądrość ludzi, którą zapisywali w bajkach. Jest bajka o blaszanym dywalu. Żył sobie dywal, piękny, młody, miał jakąś ukochaną dziewczynę, zbierał pieniążki, żeby się z nią żenić, mieć dom. Tylko zła czarownica rzuciła na niego taki urok, że jak tą siekierką tam drewno obrabiał, to się zaczął ranić i zranił się w rękę. To poszedł do ślusarza czy kowala, żeby mu zrobił taki jakby plaster z blachy, taki implant. No i on mu zrobił. No dobra, no to pracuje dalej. Znowu się zranił tu. No to poszedł do ślusarza, żeby mu to zrobił implant z blachy. No to poszedł, jeszcze gdzieś się zranił. I tak ten blach, coraz więcej tej blachy miał. I po końcu mówi, o taki mocny jestem, twardy, cały z blachy, srebrny taki jestem. Tylko nie przewidział jednego. Spadł deszcz i zardzewiał. I nie mógł się ruszyć. Proszę Państwa, to jest historia jednego z nas. Dziewczyna zostanie zraniona przez ojca. Choćby przez molestowanie. Faceci są potworami. Trach, jedna blacha. Potem zostanie wyśmiana w szkole przez nauczycieli. Ludzie są podli. Trach, druga blacha. Potem gdzieś coś jej się nie uda, chłopak ją rzuci, wykorzysta. Nigdy w życiu nie wyjdę za mąż. Trach, trzecia blacha. Zaufa jakiemuś księdzu, ksiądz ją zawiedzie, bo jak wczoraj mówiłem, my jesteśmy ludzie, kościół jest do niczego. Trach, czwarta blacha. I potem, proszę Państwa, sobie tej blachy nakładziemy tyle na różne nasze rany, że któregoś dnia stwierdzamy, że mi się żyć nie chce. Nic mnie nie cieszy. Wstać mi się rano z łóżka nie chce. Nie chcę mi się iść do ludzi. Najchętniej tam coś wypił albo obejrzał, jakiś narkotyk wziął, że coś mnie pobudziło. Czy zwróciliście uwagę, że ludzie mają kłopoty z życiem? A dlaczego mają kłopoty z życiem? Dlaczego ludzie muszą pić? Dlaczego młodzież, jak się umawia na imprezę, to musi ustalić, ile będzie amfetaminy, ile piwa? Bo sami już siebie nie potrafią tańczyć. Nie ma w nich życia, nie ma w nich śmiechu. Jest takie przygnębienie i maraz, to co mówiłem, 5 milionów Polaków nadaje się do psychologa. Otóż to są rany. I te rany funkcjonują przez lata. Rana domu dzieciństwa, rana jakiegoś kompleksu. Proszę Państwa, przyszedł do mnie pewien pan kiedyś, który
miał duże kłopoty z wiernością małżeńską. I ciągle jakaś przygoda. No i co jest... Ale ciekawą rzecz mówi, proszę księdza, ja się zawsze wiążę z kobietą, która jest ode mnie starsza. Ja tam, on mówi tak jak małolat, po 20 lat, to ja tam robię takie panie 40 lat. I bogata. Ale ja nie chcę od nich pieniędzy. I niech mi się to rozszyfruje. Ja szukam bogatych kobiet. Ale ja od nich nic nie chcę, tylko żeby ona była bogata. I jedna zdrada żony, i druga zdrada, i nie wiadomo co. I modlę się, i chodzę do Pana Boga, i proszę, żeby to się ustało. Chcę być dobrym katolikiem, a pojadę tu, i już jest historia, romans. No i zaczynamy mówić, słuchaj, tu coś tu musisz mieć. Coś, co tobą rządzi. Oczywiście rozum wymyśla różne tam jakieś bzdury, że się zakochałem, że coś tam. Zakocham się. I w końcu mówię, jak było u ciebie w domu? Jaka była twoja mama? Moja mama? Moja mama była ciągle zaniedbana. Ja pochodzę ze wsi. Ojciec tam ciągle siedział w polu, mama się kręciła po gospodarstwie. Jak ja się urodziłem, to moja mama miała już 40 lat. Jak ja ją pamiętam, to ona miała 45, więc była już jak na matkę. No, kobietą w średnim wieku przynajmniej. Moja mama była ciągle zaniedbana. Moja mama ciągle chodziła w fartuchu, moja mama ciągle pachniała krupnikiem. W domu pachniało zupą. Moja mama chodziła w takich kapciach dziurawych, moja mama była zawsze nieuczesana, moja mama miała tłuste włosy. Jak kiedyś przyszła piękna nauczycielka do mojej szkoły, mówi, jak mnie pierwszy raz, ja się od razu w niej zakochałem. Ja się kochałem tak mojej nauczycielce, że jak nam ją zabrali po pierwszej klasie, to ja chciałem szkołę podpalić. A jak pojechaliśmy na wycieczkę do Krakowa i koleżanka mojej mamy, lekarka, była opiekunką naszej grupy, to mnie nie obchodził ani wawel, ani sukiennice. Ja chciałem, żeby ta piękna pani, trzymała mnie za rękę i głaskała po głowie. Proszę Państwa, ten facet mówił, ja szukałem, jak mama wychodziła z domu, gdzieś tam z ojcem jechali do miasta, do lekarza, to ja w szafie szukałem ślubnej sukni mojej mamy. Gdzie jest ta suknia, że moja mama była piękna? Proszę Państwa, on miał 30-40 lat i ciągle szukał mamy. I kobiety piękne mu były potrzebne, żeby ładnie pachniały, żeby były eleganckie, żeby były światowe, żeby były szałowe. I ciągle zmieniał, i ciągle romans za romansem. I dopiero jak odnalazł mamę w swoim sercu, jak uleczył tą ranę, to przestał zdradzać żonę. Proszę Państwa, w naszych sercach, jak człowiek zostanie zraniony w dzieciństwie, to jest kompleks matki, pijanego ojca, molestowanie, jakiś lęk, to serce się łamie. Jedna część serca dorasta. Kończysz studia, uczysz się języków, zakładasz firmę, jesteś dorosłym, normalnym facetem, pracujesz w ambasadzie, super. A druga część serca zostaje chłopcem. Pięcioletnim chłopcem. Albo pięcioletnią dziewczynką. I ona ciągle w tobie żyje. I boisz się, że się wyda. Tu jesteś dorosły, a tutaj jesteś ciągle mały chłopiec. I ten mały chłopiec szaleje. Rozkazuje ci z dołu robić różne głupie rzeczy. I mówisz, co ja robię? Jak ja się zachowuję? Przepraszam, jedna pani zbierała psy. Gumowe, plastikowe, porcelanowe. Miała już w domu 200 psów. Na lodówce, na pralce, w łazience, w kuchni psy. Mąż powiedział, z wariatką nie będę mieszkał, wyprowadził się od niej. I ona mówi, rzeczywiście, co się ze mną dzieje, że ja mam hopla na punkcie piesku. Wszędzie pieski, oczywiście w domu 2-3 pieski. I kiedyś jej ciotka powiedziała, a ty nie pamiętasz? Jak miałeś kilka lat, miałeś swojego ulubionego trocinowego pieska, przyszedł twój pijany ojciec, na twoich oczach rozerwał tego psa i wrzucił do pieca. Proszę Państwa, ona była dorosłą kobietą, a ta mała dziewczynka w niej ciągle szukała pieska. Oczywiście ona miała w rozumie wszystko wytłumaczone, to jest moje hobby, oryginalne, wielu ludzi, zbiera psy, to jest bardzo modne. Nie, dopiero ciotka przypomniała, ty szukasz swojego serca. Jak serce zostanie złamane, proszę Państwa, przyjrzyjcie się, jak my nieraz sami na siebie krzyczymy. Jesteśmy gdzieś na przyjęciu, strzelimy jakąś gafę, wracamy do domu i mówimy, ty wariacie, ale żeś palnął, ty głupku, ty idioto. W ogóle w życiu już tam nie pójdę na to przyjęcie. Aleś debil jest, kurczę, sami na siebie krzyczymy. Proszę, wiecie, kiedyś mi spowiednik dał dziwną pokutę, jak byłem chłopakiem. Powiedz swoje imię sam, swoje imię czule. Ja mówię, co on każe gadać? Wróciłem do domu i mówię, zamknąłem się w pokoju i mówię, Piotruś. Jezu. Spróbujcie powiedzieć czule swoje imię. My na siebie krzyczymy. Weź się w garść, musisz się wziąć w garść, musisz wyglądać, musisz się tu prezentować, musisz to elegancko mówić, żeby się nie wydało, że jestem chłopiec. Bo ja ciągle jestem chłopiec, to mówię, bo jestem ciągle mała dziewczynka, która proszę Państwa, ktoś mówi, a tam ksiądz mówi, że jestem chłopiec, ja firmę prowadzę. Proszę Państwa, 10-letni chłopcy mają firmy. Ja się zamieniałem na samochody, piłkę zamieniłem na samochód, samochód na komiksy, gumę do życia, handlowałem na podwórku, ja prowadziłem biznes. Chłopiec potrafi prowadzić biznes, tylko chłopiec nie poprowadzi rodziny. Tu jest problem. Proszę Państwa, ja daję taki przykład. Jak my się zranimy w rękę, to bardzo często, jak rana jest głęboka, tam ropieje nam.
ta maść taka, ropa, śmierdząca jeszcze. Jak się zrani w dzieciństwie w serce, rozwód rodziców. Proszę Państwa, rozwód rodziców to jest dla dziecka potworna historia. Dziecko jest potwornie zranione, bo dzieci łykają winę. Tatuś mówi do córeczki, bądź grzeczna, bo jak nie, to zobaczysz, co się stanie. I za miesiąc się rozwodzi. Co mówi dziewczynka? Moja wina. Byłam niegrzeczna, rodzice się rozwiedli. Ona do końca życia jest winna. Winna wobec facetów. Robi się rana. Rana ropieje. I co, proszę Państwa, ja to zawsze taki obraz daję, że ta ropa, która jest tu w sercu, diabeł tylko bierze strzykawkę, fru i prosto w oczy. W oczach mamy ten czarny dusz i wszystko widzimy na czarno. Wiecie, dlaczego się ludziom cały świat nie podoba? Polska mi się nie podoba, prezydent mi się nie podoba, świat mi się nie podoba, córka mi się nie podoba, nie tak jest, jak chcę. Ja mówię, ale co pani mówi? Nie jest tak źle. Proszę księdza, ja wiem, bo ja widzę. Widzisz, ale masz w oczach tusz. Nie dajcie się nabrać, kochani, na tusz. W oczach jest tusz, a diabeł ma całe zestawy tuszu. Ma tusz różowy, różowy to jest przed ślubem, potem czarny strzykuje, ma tusz powiększający, czegoś się boimy, ma tusz pomniejszający, coś lekceważymy. Pamiętajcie, kłamstwo szatana nie idzie, że on nam pokoloruje tu ścianę. Proszę Państwa, po co te ściany malować na czarno? Wystarczy tusz w oczach i wszyscy będą czarne ściany. Wystarczy zapalić tutaj reflektor i wszyscy będziemy na twarzach mieli pryszcze. Diabeł ci taką kulę montuje w domu, patrzysz na żonę, na dzieci, wszyscy zapryszczeni. Nic ci się nie podoba. I mówisz, na własne oczy widzę, ale nie wiesz, że światło idzie z góry. Światło idzie od środka. Pamiętacie film Matrix? Komputery ludziom strzykały wtyczkę w głowę i produkowały myśli. Wiesz, że ktoś ci może produkować myśli? I po śmierci ojca powiesz, kochany tata, a przez 30 lat mówiłeś, potworny człowiek. Proszę, niech panowie usiądą. To. Więc kwestia jest wewnętrzna, kwestia jest w duchu. A po czym my, proszę Państwa, po czym my poznajemy, że coś jest nie tak z naszym sercem? Po emocjach. Bo ja powiem jedną rzecz zasadniczą. Serce to jesteś ty, ten najprawdziwszy. To jesteś ty. I z głębi serca, na które często nie mamy wzroku, my nie pamiętamy, co tam się działo. My nie pamiętamy wielu wydarzeń. To nieraz jakiejś terapii trzeba wydobyć. Z głębi serca, kiedy tam jest coś nie tak, idą emocje. Proszę Państwa, jak się jedzie samochodem i się zapali czerwona lampka, to my wiemy, że coś się w silniku dzieje. Nie wiemy co. Ale coś lepiej się zatrzymać, bo coś się w silniku dzieje. Uczucia to jest czerwona lampka od serca, że coś się w sercu nie tak dzieje. Pamiętacie 2 czy 3 lata temu tsunami? 11 kilometrów pod dnem, pod taflą wody obsunęły się skały. Trzęsienie poszło do góry, poszła fala i zabiła 250 tysięcy ludzi. Tobie się coś w sercu obsunie. Koleżanka ci coś w pracy powie, co ci upokorzy, co ci przypomni przeszłość. Wyśmieją cię w pracy. Obsuną ci się w sercu stare skały sprzed 30 lat. Wracasz do domu i w domu jest tsunami. Wszystko niszczysz. I wszyscy mówią, co jej się stało? No, wyszła rano z domu normalna, wróciła wściekła. Dzieci, mleko rozlane, mąż jak siedzisz, jak się garbisz, sąsiadka dzwoni, odczep się ode mnie, już ci nic nie pożyczę. Co się stało? Nikt nie wie, wariatka, nie wariatka. Tsunami. Przypomniało, proszę Państwa, przyśni się coś nieraz. Wstajemy rano i mamy ten sen tak w głowie mocno. Coś z dna serca. Dlatego uczucia, pamiętajcie, uczucia jest to list, który Twoje serce pisze do Ciebie. Ten chłopiec 5-letni z dna serca pisze do Ciebie list. A kto może to serce uzdrowić? Czytajmy Biblię. Izajasz mówi, przyszedłem leczyć rany serc złamanych. Pan Jezus tak bierze to małe serce, Pan Jezus bierze duże serce i skleja w jedno serce. Po to jest religia, po to jest spowiedź, po to jest kierownictwo duchowe, po to jest Pismo Święte. Nie po to, żeby zaliczać punkty do nieba, tylko żeby uleczyć swoje wnętrze. My się bardzo boimy. Proszę Państwa, jak ja pracowałem kiedyś w kurii, w biskupie w Warszawie, to z moimi kolegami, którzy pracowaliśmy w kurii, mieliśmy taki żart, potem żeśmy już go zaprzestali, bo niektórzy koledzy się na nas denerwowali. Jak przychodzi jakiś kolega do kurii, to my mówiliśmy, o cześć stary, dobrześ przyszedł. Mówi się tu o tobie. A wszyscy mówią, ty, co się o mnie mówi? O, stary, biskup o tobie mówił. Co mówił? A co mówił? Proszę zwrócić uwagę, wydało się coś? Ja nie wiem, jak jest w Austrii. Ziemkiewicz pisał w książce Polactwo, że jak się jest gdzieś tam, on pisał w Anglii, we Francji, jedzie się w metrze i ktoś obcy się na ciebie patrzy, nie znasz, ale też się ci przygląda. To on mówił, że na zachodzie Europy ludzie rozumują tak, skoro on się na mnie patrzy, a ja go nie znam, to może my się skądś znamy, a ja nie pamiętam. Na wszelki wypadek się do niego uśmiechnę, prawda? No, jak się patrzy na mnie, to się uśmiechniemy do siebie. Proszę Państwa, proszę w relacji, w autobusie, relacji Kętrzyn-Mrągowo,
tak się zacząć na miejscowego patrzeć. Co państwo słyszycie? Coś mordę? Co się gadasz? Co się tak patrzysz? Co ci się nie podoba? Tradycja. Tradycja, pan mówi, to jest tradycja. Bo ja się boję, że on coś zobaczył. Gruby jestem, śmieszny jestem. My nie lubimy siebie. To co mówiłem, nieraz ktoś ci przyniesie zdjęcie. Patrz, mam twoje zdjęcia. Tak, bo Jezu, jak wyszedłem, wyrzuć te zdjęcia. Nie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. Ty tak wyglądasz, ty taki jesteś. My nie lubimy swojego głosu, bo my się boimy, proszę państwa, co we mnie siedzi. My się sami nie rozumiemy, to serce nieraz szaleje. To co mówi pan Pulikowski z Poznania. Szczególnie, przepraszam, u niewiast, u których emocje są wielkie. Bo dlaczego? Bo zranienia serca są wielkie. Kobiety jest o wiele bardziej łatwo zranić. Facetowi się powie, głupi jesteś, on zapomni za pół godziny. Kobieta pamięta. Nie to, że jest pamiętliwa, ona ma wrażliwe serce. I dlatego idzie nieraz burza emocji u kobiet. I dlatego kobiety nieraz mówią, ja sama się nie rozumiem. No więc zacznij czytać Biblię, w Biblii się przejdzie. Biblia zna wszystkie tajemnice naszego serca. Zacznij słuchać swoich uczuć. Usiądź i powiedz, dlaczego żeś się wczoraj zdenerwowała. Bo mi się mleko rozlało. Stare, mleko to jest propaganda sukcesu. To jest wersja oficjalna. Powiedz dlaczego. A dlatego, bo mąż się na mnie krzywo spojrzał. A dlaczego się mąż krzywo spojrzał? No mąż, nie wiem, ale mi się, u mnie się, mnie, na mnie się wszyscy krzywo patrzą. A kiedy to się zaczęło? A w przedszkolu kiedyś wyśmiali mnie, bo ja się moczyłam. A widzisz, to jesteśmy już... No idźmy dalej. Gdzie ta twoja tajemnica? I ludzie mówią, kurczę, nieprawdopodobne. Ja już wiem, dlaczego się wkurzyłam. My kosimy innych ludzi po głowie, proszę państwa. Nasze serce jest nasze serce pamięta. Nasze serce pamięta zapachu. Nieraz wejdziemy, powiemy, o zapach, o jak w dzieciństwie, jak w domu, to moja babcia jak piekła, to był taki zapach. Dom mi staje przed oczami. Nasze serce ma pamięć, nasze serce ma logikę. Ludzie myślą, że w sercu są uczucia. Nie, proszę państwa, w sercu są myśli. Jezus powiedział do apostołów, jakie to myśli nurtują w waszych sercach. My kombinujemy w sercach. Przyszła do mnie kobieta rok temu w maju, mówi, proszę księdza, takie znajome małżeństwo, fajni ludzie. Niech ksiądz pogada z moim mężem, bo nie chcę jechać do mojej mamy, do podszczytu. Mama ma taki dom, ogród, jezioro. A ja dlaczego nie chcę jechać? Albo komary, albo wąska droga, albo remont drogi, albo ja tam się źle czuję, bo ta twoja rodzinka to taka pokręcona cała. Niech ksiądz z nim pogada, bo coś się upał. No i ja wołam, bo mówię, panie, co pan nie chce do tej teściowo jechać na weekend? Albo wąska droga, albo komary, albo jej rodzina pokręcona. Ja mówię, panie, wersja oficjalna, to rozum już produkuje, od razu. A tak naprawdę o co chodzi? No mówi, nie wiem o co chodzi. Ja mówię, no, idziemy po uczucia. Nie chce pan jechać. Nie. Bo strasznie pan nie chce jechać. Nie. Niech się pan wsłucha w te uczucia. I on tak myśli, mówi, no dobra, księdzu powiem o co chodzi. Ja wiem o co chodzi. Przecięca, tam jest jezioro, taka teściówka ma takie dopływania, tam. Wszyscy przyjadą, tam już ciepło jest, maj, wszyscy się zaczną kąpać. Ja strasznie przytyłem w zimę. Się w życiu nie rozbiorę, będą się ze mnie śmiały. I wiedział propagandę od razu, myśli, proszę państwa, ktoś powie, to głupie. No głupie, tylko że jego w szkole przezywali grubas. I on to ma cały czas w sercu. I on się nie rozbierze, będzie żonie truł różne głupoty. On się rozchoruje, on sobie rękę złamie, a nie pojedzie tam. Dopóki nie schudnie, nie pojedzie. I możecie się śmiać, ale my myślimy jako kilkuletni chłopcy i kilkuletnie dziewczynki. Zawieramy małżeństwa i trwa potem walka. Kto komu wytłumaczy większą wydział propagandy sukcesu. Więc proszę państwa, ja mówiłem wczoraj, i żeby teraz oczyścić to serce, trzeba wrócić do swojego serca. Prześwietlić się, uzdrowić, przyznać się. No jestem taki, no jestem chłopiec. No jestem chłopiec. No szukałem tych kobiet nie z miłości, tam plotłem im z dużo miłości. Szukałem mojej mamy pachnącej. Szukałem mojej mamy dobrej. Mój ojciec był zawsze biedny. Ze mnie się śmieli. Ja nie miałem na dżinsy, ja nie miałem na cukierki. To teraz powiedziałem, że zrobię kasę. Po trupach zrobię kasę. I kobieta robi kasę i nie wie, że to jest zemsty za dziewczyny ze szkoły podstawowej. Ona ma zranione serce, że była biedna i brzydka i słabo ubrana. To teraz powiedziała, będę super ubrana, będę miała kasę po trupach. I każde hasło, że ona ma mało kasy, ją przeraża, bo to czy dziewczynka z trzeciej A odzywa, o której tutaj państwu mówiłem kiedyś, że mama nie miała ją w co przebrać na zabawę, to ją ubrała w jakąś tam cygankę, sukienkę założyła, usta wymalowała, wszystkie dziewczyny mówiły dziaduwa, 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 wróciła z płaczem z tej zabawy do domu. I ona powiedziała, wam pokażę, jaka będę dziaduwa, będę miała najlepszego faceta i najlepszy. I po trupach idzie. Bóg się nie liczy, dzieci się nie liczą, mąż się nie liczy, ma być kasa. Ona się mści do dzisiaj, chociaż minęło 20-30 lat. Więc to są tajemnice naszego serca. I ludzie mówią, że wiedza, nie mam czasu na modlitwę, coś. Ja mówię od razu, o co tu chodzi? Pokaż mi korzenie tego problemu. I musimy wrócić. Panowie muszą wrócić do swoich serc,
a panie muszą wrócić do swoich serc. Jezus ma nam je uzdrowić. Po to się narodził, po to przyszedł. Do nieba wejdą tylko ludzie o zdrowych sercach, o czystych. Zakłamany człowiek nie wejdzie. Proszę Państwa, co to będzie sąd ostateczny? Jak ktoś powiedział, aniołowie będą stali z latarką i świecili w serce. I my pierwszy raz w życiu być może, wielu ludzi na sądzie się pierwszy raz dowie, co miało w sercu. Wielu ludzi się dowie, co miało w sercu. I dlatego się lepiej dowiedzieć przed sądem ostatecznym, żeby na sądzie ostatecznym nie być zaskoczonym, co ja miałem w sercu przez całe lata. I ten powrót. Ja wczoraj skończyłem, teraz już będę kontynuować. Ja wczoraj skończyłem, proszę Państwa, na tym, że mężczyzna został stworzony w świecie dzikim, twardym, nieokiełzanym. Mężczyzna jest stworzony też do walki, do bitwy, do odwagi, do kreowania, do wychodzenia w strefy niebezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, jak mali chłopcy kombinują. Państwo, którzy macie dzieci, synów, to wiecie, a może gwóźdź wsadzimy do kontaktu, a może przekręcimy w samochodzie to koło, a może tym śrubokrętem podłubiemy tam i zostaw to, synku, co ty robisz, nie psuj, bo zepsujesz. Chłopak musi kombinować. Dziewczynki natomiast są nastawione na piękno. One chcą, żeby było wszystko ładnie, tu kwiatuszek. Tutaj żeśmy wczoraj oglądałem śpiewnik młodej pewnej niewiasty, to tytuł piosenki i kwiatuszek od razu. Kwiatuszek, żeby było ślicznie, żeby było ładnie, żeby był wazonik, żeby była małpka. Facetowi tam małpka niepotrzebna, no chyba, że śmieszna jakaś jest. No wiesz, więc kobiety chcą. I proszę Państwa, jest taki mechanizm, o którym powiem, że szczególnie kryzys mamy męskości wielkie, ale jak mężczyzna jest w kryzysie, to i kobieta jest w kryzysie, bo mężczyzna jej nie ochrania, mężczyzna ją zostawia. Taki charakterystyczny przykład z Polski, jak młode małżeństwo kupiło sobie psa, wilczura, piękny wilczur, elegancki. 3 dni go mieli i 3. dnia ta pani pogłaskała go tak pod włos. I on się wściekł, szału dostał, rzucił się na nim. Więc ona z mężem zwiała do garażu, siedzą w garażu, wściekły pies lata po podwórku i warczy, piana z pyska. No ale co robić? Komórki nie mają, do domu 50 metrów, sąsiedzi mieszkają 200 metrów. No co mają tak siedzieć? Więc mąż mówi do żony, kochanie, słyszałem, że psy nie gryzą kobiet. Ubrał ją w waciak, nałożył jej rękawice ogrodnicze, nałożył jej takie te gumiaki, założył jej czapkę, wypchnął ją i krzyczy, za studnią się broń, za studnią, za studnią. Proszę Państwa, faceci tak często mówią do żony, to idź ty na wywiadówkę do dzieci, to idź tam ty z teściową pogadać, to idź tam ty ustal wszystko. Drodzy Państwo, drodzy Panowie, my faceci jesteśmy z natury leniami. Dlaczego jesteśmy leniami? Po to, żeby robić wynalazki. Facetowi się nie chciało wstawać do telewizora, to wynalazł pilota. Facetowi się nie chciało zmywać, to wynalazł zmywarkę. Facetowi się, nam księżom się nie chce chodzić do kościoła z zakrystii czy z kancelarii sprawdzać, czy się kazanie kończy, to sobie przeciągamy kable, głośnik wieszamy i pijemy kawkę spokojnie. Kiedy kobieta jest niepewna swojego faceta i mówi, a wiesz co, ja już to wolę zrobić za ciebie, to facet mówi, rób. A rób, kochanie, ja się idę położyć. Jakbyś mnie potrzebowała, to daj znać. Ale ja generalnie. I tu jest błąd, proszę Państwa. I tu jest błąd, bo mężczyzna ucieka od swojego serca, ochroniarza, a kobieta zaczyna chronić, prawda, walczyć z psem. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na przykład najpiękniejszy tego problemu między Matką Bożą a Józefem. Matka Boża jest przez niepokalane, przez zwiastowanie, przez ingerencję Ducha Świętego w ciąży, będzie miała dziecko. Ona rozmawiała z aniołem, ona wie, że to nie było cudzołóstwo, ona jest dziewicą, ona to wie jak nikt na świecie, ona to wie. Józef nie wie nic. Józef tylko widzi, że jego narzeczona jest w ciąży. No wszystko mu mówi, że go zdradziła, no bo przepraszam, kto tam, jaki chłop w Ducha Świętego uwierzy, prawda? Ale coś mu nie pasuje, bo ona jest piękna. Proszę Państwa, ktoś jest winny, to ma taki w oczach, a ona ma czysty wzrok. No z jednej strony jest w ciąży, ale twarz ma czystą, nie mogła zgrzeszyć, no ale zgrzeszyła, ale jest piękna. I teraz Matka Boża ma wielką pokusę. Wziąć Józefa i powiedzieć, siadaj Józef, ja ci wszystko wyjaśnię. Słuchaj, był u mnie anioł, mówił mi to i to, to jest niepokalane poczęcie, to będzie syn Dawida, to będzie wielki człowiek. Maryja mogła zacząć wyjaśniać Józefowi i kierować Józefem. Józefie rób tak, a Maryja nie robi nic. Bo wierzy w to, że jest tak piękna, że Józef jej krzywdy nie zrobi. Proszę Państwa, wtedy za cudzołóstwo, za zdradę narzeczonej groziła śmierć przez kamienowanie. Mogli zabić Maryję, a jednocześnie zabiliby Jezusa. To było pierwsze niebezpieczeństwo śmierci dla Jezusa. Gdyby Józef powiedział, zdradziłaś mnie, nie uwierzył jej, zaprowadziliby Maryję do domu rodzinnego, postawili w drzwiach i rzucaliby kamieniami, ażeby
zginęła, a Józef miałby rzucić pierwszym kamieniem, bo narzeczony rzuca pierwszym kamieniem. Ale Józef patrzył, że ona jest piękna i powiedział nie, ona nie mogła mnie zdradzić. A potem przyszedł anioł i w śnie mu to powiedział. Ale jeszcze raz proszę zwrócić uwagę, że ona miała pokusę zacząć kierować, no bo tak, no więcej wiedziała, w tej dziedzinie była inteligentniejsza, oświecona. I wiele kobiet mówi do faceta, siadaj, ja wiem, ty nie wiesz, to ja to mu zacznę tłumaczyć. Zrozum ty. I mu tłumaczą. Nie? Kobiety mówią, tłumaczę temu mojemu mężowi. Długo pani tłumaczy? 30 lat mu tłumaczy. No i co to daje? A nic. Drogie pani, nie tłumaczcie. Ale któraś z was powie, to mi się chałupa zawali. Proszę państwa, niech się zawali. Kobiety, pan Jacek Polikowski opisuje rozmowę z pewną panią, która do niego przyszła i on mówi, a pani mąż w domu to za co jest odpowiedzialny? Proszę pana, on jest nieodpowiedzialny, więc ja mu nie daję żadnej odpowiedzialności. No ale żeby on odpowiedzialny, to musi mu dać pani jakąś odpowiedzialność. A on się na niczym nie zna, na dzieciach się nie zna, na życiu się nie zna, więc ja mu nie mogę dać żadnej odpowiedzialności. I błędne koło. Maria jest tutaj wzorem, że wziął Józef Maryję, wstał i wziął. Krótka piłka panu. Wstał, nie da się rządzić domem z pozycji horyzontalnej, z pilotem w ręku i z piłem. Trzeba wstać, duchowo wstać. Wstać, być w pionie i powiedzieć do żony, kochanie, uspokój się, biorę wszystko na siebie. Kobieta poczekuje od mężczyzny przede wszystkim jednego, poczucia bezpieczeństwa. We wszystkim. Drodzy państwo, tu są dzieci, to w temat nie będę wchodził, ale nawet sprawy erotyczne często nie idą. Nieraz ci ludzie chodzą po tych seksuologach niepotrzebnie, bo kobieta nawet w tej branży potrzebuje od poczucia od mężczyzny poczucia bezpieczeństwa. Pan Jacek Polikowski daje taki piękny przykład, jak mąż z żoną byli gdzieś w hotelu, 11 piętro, prawda, no jak to mąż z żoną, chcą być blisko siebie, żona mówi, zasłoń okno. On mówi, wariatko, przecież to jest 11 piętro, nikt nas nie podejrzy. Zasłoń okno. I pan Polikowski mówi, wstań, idź i zasłoń okno, bo ona musi mieć intymność. Ona mieć poczucie bezpieczeństwa. I nie pytaj jej, bo to jest jej serce kobiety, tego nie zrozumiesz. Tego nie zrozumiesz. Poczucie bezpieczeństwa. I dlatego nie wolno swojego osobistego ochroniarza rozbrajać. Trudno, będzie moment, że się zawali, że coś się zawali, później na opór. Ale jeśli będzie piękno, które porwie kobietę. Proszę państwa, ja słyszałem jakiś taki piękny przykład, jak siostry zakonne wracały autobusem z Częstochowy do Warszawy. I pan kierowca nagle widzą, tam jedna widzi, że pan kierowca się zrobił blady, trochę się zaczął pocić i sam kierowca zjechał na parking, na stację benzynową, bo coś się słabo poczuł. No, siostrzyczki od razu, tam gorzka kawa, tutaj wycierają, panie kierowco, czy co się dzieje, czy pan może jechać tym autokarem. A jedna z nich była kierowcą, już przejechała z pół miliona kilometrów osobowym samochodem. I siostry mówią, ty, tam jakaś tam Felicja czy inna, siadaj za kierownicę i ty jedź. Ty dojedziesz do Warszawy. A ona mówi, żartem, bo ona wiedziała, że się wygłupiałam, ale mówi mądrze, ja bym tym autobusem dojechała do Warszawy. Ale niech on jedzie, bo on tu jest kierowcą. I to jest, proszę państwa, dewiza dla małżeństwa. Kobieta nie jedna powiedzieć, ja bym tą chałupę odnowiła. Ja z inżynierem mogę omawiać projekty. Ja mogę synów wychowywać, chodzić na wy... Drogie panie, wy to potraficie. Tylko kierownik okrętu wtedy przestaje działać. Dlaczego ksiądz prymas w Warszawie się nie zgodził, tak jak u państwa są, w Warszawie tego nie ma. Na ministrantki na mszy świętej. Czy dlatego, że dziewczyny co, nie będą miały służyć do mszy? Nie, proszę panie. Odwrotnie. One będą miały lepiej od chłopaków służyć. One przyjdą punktualnie, one się ładnie uczeszą, one założą ładne alby, ładne komże, one będą stały grzecznie, a chłopaki będą to robili gorzej, bo my panowie takich rzeczy nie zrobimy tak jak wy, drogie panie. Tylko co chłopaki powiedzą po pół roku? Te dziewuchy są i tak lepsze. Dziewuchy lepiej śpiewają, dziewuchy lepiej czy tak. I ksiądz prymas mówi nie. Dziewczęta będą miały w liturgii inną funkcję, ale przy ołtarzu nie zostaną te chłopaki. Nieraz w dżinsach, adidasy jakieś brudne, za krótka komża, nieuczesany stoi taki sługa Boży, ale niech on tam stoi. Czy dziewczyna się, proszę państwa, nie jeden facet widzi, że żona wszystko robi lepiej. A, bo idę na piwo. Ona i tak se poradzi. Nie, kochany. Nie, kochany. Nie, ale to się zawali. To niech się zawali. Ty niech z tynk odpada, okna niech wypadną, głód w domu. Aż w końcu wstań i zacznij robić to, do czego cię Pan powołał. I proszę państwa, jeśli kobieta zacznie robić za mężczyznę to, co on ma zrobić, to się zemści. Za miesiąc, za rok, za 15 lat, za 30. Ale kiedyś się zemści, mówię wam to. Nie jeden z nas ma dziś kłopoty, dlatego że kiedyś dziadek przestał działać jako facet. I babcia zaczęła robić wszystko za dziadka. I to się po 30 latach wsi. Proszę mi wierzyć. Organizm stworzenia jest skonstruowany tak precyzyjnie, że jeśli jedno kółeczko zacznie źle chodzić, popsuje się cały organizm, cały system.
I wtedy, proszę Państwa, kiedy kobieta przejmie wszystko, mężczyzna się często wycofuje, tak jak mówię, bo my się chętnie wycofamy. I jego synowie nie będą mieli nad sobą tej męskiej ręki. Trochę o tym mówiłem. Każdy chłopiec ma pytanie, czy ja jestem chłopiec. Pamiętacie, nie przypomnę sobie tytułu. Mniejsza z tym. Każdy chłopiec ma pytanie, czy jestem silny, czy jestem mocny. I chcę, żeby mu na to pytanie odpowiedział tata. Jesteś silny, jesteś mocny, jesteś dzielny, syneczku. Tu tatuś z tobą pójdzie zaraz na strzelnicę, będzie mógł z łuku strzelać, jeździć na rowerach. Ale jeśli ojciec zostanie zepchnięty na tą wersalkę, to on synowi nie udzieli. Tylko daj tatusiowi spokój. To idź tam się pobaw sam, tatuś tam potem do ciebie przyjdzie. Tata, no chodź, tata, zbudowałem coś z klocków. No, syneczku, tatuś teraz ogląda, taki ważny mecz jest. I tu się często kończy męstwo tego synka. Albo tatuś mu da złą odpowiedź. Państwo dawałem wczoraj przykłady, że ojcowie mogą przekląć swojego syna. John Eldridge opisuje sytuację, że ojciec poszedł z dwoma synami na mecz, a jego najmłodszy synek, taki chłopiec, został sobie w domu i grał na pianinku. Jednym paluszkiem ten. Taki delikatny chłopczyk. Ojciec wrócił, zdejmuje kurtkę, popatrzył na tego swojego syna przy tym pianinie i mówi, ty pedale. Zamknął to pianino, więcej już nie usiadł do tego pianina. Zamknął się w sobie. Ojciec go przeklął. Wystarczy jedno takie słowo. Ojciec, który sam miał kłopoty ze swoją męskością i potrafi tylko szydzić, bo chłopcy szydzą. Pamiętacie, jak byliśmy chłopcami? O, łamaga, łamaga, chłopcy szydzą. To dlatego mąż, chłopiec szydzi ciągle z żoną. Zamiast podejść, weź kochanie, dasz radę, wytrwasz, będę z tobą. O, ciamajda, o, potknęła się, o, spaliło jej się ciasto, o, ty to nic nie potrafisz. Chłopiec, który sam wie, że jest chłopcem, musi koniecznie znaleźć obok siebie kogoś gorszego, żeby się lepiej poczuł. Prawdziwy mężczyzna podbudowywuje. Prawdziwy mężczyzna broni swojej żony. Ja tu dawałem taki przykład, jak kiedyś matka zadzwoniła do zamężnej córki. I on tam przez telefon, ty go nie odwiedzasz mnie, ty jest taka. Mąż nie wytrzyma, mówi do żony, daj ten telefon. Wziął pość. Proszę tak do mojej żony nie mówić, jak się mamusia zmieni, to proszę do nas zadzwonić, a teraz cisza. I odłożył słuchawki. Żona podeszła, mówi, kochanie, jaki ty jesteś dobry, jak ty gdzieś mnie wypełnił, bo ja to niepewna, jak z tą mamą rozmawiać. Facet mówi, dopóki się nie zmieni, nie może na ciebie krzyczeć, ty jesteś moją żoną. Ja nie pozwolę, żeby cię nawet rodzona matka obrażała, ja na to nie pozwolę. Tak jest rola mężczyzny i taki facet będzie też przekazywał męskość synom. A syn albo zostanie przeklęty, albo nie dostanie żadnej odpowiedzi. Jeden z panów opowiadał, że jak był dzieckiem, jego ojciec był dziennikarzem, to przychodził wieczorem, oczywiście jest tata, tatuś, zostawcie tatusia, tatuś musi iść pisać depeszę jutro, artykuł na jutro, zamykał się w swoim pokoju, stukał na maszynie, a chłopiec pisał listy, tatusiu, zbudowałem latawiec, tatusiu, i te listy wsuwał przez szparę pod drzwiami do ojca. I wspomnienie kończy się zdaniem, nigdy nie dostałem od ojca odpowiedzi. Ani razu. I taki chłopiec nie wie, kim ja jestem. W Ameryce jeden ojciec oddał chłopaka, takiego 13-14-letniego na plantację jakiejś tam trzciny czy czegoś. I chłopak ciężko pracował. Ojciec przyjeżdżał raz na dzień do właściciela plantacji odebrać dniówkę za syna. I chłopak widział, że tata przyjechał do szefa i z nim gada. I mówi, tato, tato, zobacz, tu pracuje. Bieg, a ojciec mu tylko pomachał, wziął za niego samochód i odjeżdżał. I taki chłopiec stał na tym polu i mówił, kim ja jestem? Czy jestem silny? Czy jestem kochany? W Warszawie słyszałem takie świadectwo chłopaka, który miał ojca alkoholika. Ten ojciec już nie pił, bo był zaszyty, miał esperat wszyty. Siedzieli przy stole na Wigilię, a ten chłopak miał 19 lat i już zaczął popijać. I jak przechylał kieliszek, to jego wzrok spotkał się wzrokiem ojca. A ojciec trzeźwiejący alkoholik nie pił. Ale we wzroku, raz w życiu, mówił mi ten facet, i mój wzrok spotkał się ze wzrokiem ojca. I we wzroku ojca było napisane, synu, ja ci nie pomogę. Ja z tobą nawet nie porozmawiam. Ja ci nic nie pomogę. A widział, że ten jego syn zaczyna drinkować, bo synowie alkoholików mają skłonności ku alkoholizmowi. I proszę Państwa, to jest ta tragedia. Ja tutaj nie chcę was, broń Boże, nikogo napuszczać na swoich ojców czy rodziców. Ale powiedzmy sobie jedną rzecz uczciwie. Tak mi się spodobało to zdanie i ja jestem skłonny się pod nim podpisać. Nie ma idealnych rodziców. Proszę Państwa, nie ma nawet dobrych rodziców. Najwyżej są poprawni rodzice. Jak ktoś z Państwa miał poprawnych rodziców, to miał szczęście duże w życiu. A jeden jest argument za tym mocny. Sam Bóg, Ojciec, wychowywał Adama i Ewę. I się nie udało. Sam Bóg, Ojciec. Drodzy Państwo, nieraz się zamartwiacie. A, niedobrze, tam wychowałem córkę trochę. Niedobrze mam syna. Jasne, trzeba się nieraz wyspowiadać. Wrócić do sprawy sprzed 20 lat. Ale uwierzcie mi, wy wiecie o tym. I ja wiem jako ksiądz, choć nie mam osobistych dzieci, ale wychowuję wielu studentów, wielu ludzi. Jak to jest trudno.
jak to jest trudne, jak trudne jest jak kogoś uchronić od rany, sam sobie zdaję sprawę, że nieraz na kazaniu, że nieraz mogę powiedzieć w spowiedzi, a już daj mi ty spokój, ciągle w kółko to samo. I zaraz powiedzieć, co ty mówisz? Jak ona się zatnie i wyjdzie z tej spowiedzi, to już tu nie wróci nikt. Jak łatwo jest zranić kogoś, kto przychodzi i otwiera serce. Dlatego taka jest prawda. I proszę Państwa, mężczyzna, jeśli się właśnie wycofa, straci swoje serce, tego tuszu najdzie mu do oczu. Tego tuszu najdzie mu, że ona mu się nie poda światło, mądrzy się gada, proszę Państwa. My panowie o tych samochodach, o tych komputerach, o polityce gadamy. To wtedy żona przejmuje synów. To jest reakcja łańcuchowa. Tu facet zawiódł, jego synów nie wychował, jego synowie też nie będą dobrymi ojcami. I to z pokolenia na pokolenie przechodzi. Niestety. A kobieta wtedy często zagarnia syna, bo chce ze swoim synem zastąpić sobie męża. I mówi jeszcze do synka. Synku, ty mamusi takich rzeczy nie zrobisz jak tatuś. Ty mamusi będziesz kochał, prawda? I uzależnia go emocjonalnie. A jak nie będziesz kochał mamusi, to mamusia będzie smutna. I mamusi będzie przykro. Proszę Państwa, ja znam facetów, co mają 30 lat. Ja mówię, jedziesz na zimowisko? Studenci, ja no, pojedź z nimi. Ale nie wiem, czy mama pozwoli. 30 lat mi to facet mówi. Proszę, mówię, słuchaj, weź se znajdź dziewczynę. O, proszę księdza, nie mogę, bo to tak, z mamą mieszkam. Ja mówię, słuchaj, Bóg mówi, opuści człowiek ojca i matkę. Mamą się będziesz opiekował, ale z dystansu. Nie, bo mama będzie smutna. On to słyszał w dzieciństwie. Mamusia cię kocha. I ty mamusi przykrości nie zrobić, prawda? Artusiu, będziesz mamunię zawsze kochał. Proszę Państwa, można niesamowicie zniewolić i to jest szantaż, a nie miłość. I zawsze to doprowadzi. I taki chłopak uczy się, teraz będzie ważny moment, uczy się, że jego męskość, której on chce, czy ja jestem facetem, mamusia, o tym nadaje mu męskość. Dzielny byłeś, dzisiaj zupę zjadłeś, no dzielny chłopiec, piątkę dostałeś. I on się uczy, że kobieta mu nadaje męskość. I to jest najtragiczniejsza rzecz dla faceta, bo kobieta nigdy nie nada męskości. Drodzy panowie, drogie panie, kobieta może w mężczyźnie obudzić męskość. To wiemy wszyscy. Przyjdzie wiosna, prawda? Obudzić kobieta męskość w facecie może, ale nadać mu męskości nie może, choćby nie wiem jak głaskała. A on się uczy, że to kobieta mu dała męskość. I potem lata do kobiet po męskość. Znajduje sobie dziewczynę i czego chce? Pochwał. Pochwał chce, żeby ona głaskała, że mówi, jak jesteś fajny. O, super. Mówi mi, jak jestem fajny. A dziewczyna ma tutaj też swój biznes. Bo dziewczyna zraniona jest niepewna, czy jest piękna. A mówi, a podoba mi ci się? Podobasz mi się, naprawdę jesteś śliczny. A naprawdę będziesz tylko mój? Będę twój, tylko pogłasz mnie i daj się pocałować. I jeszcze to. I dziewczyna mówi, no to dobrze, to coś dostaniesz. Ale dziś byłeś niegrzeczny, to nie dostaniesz. I przejmuje władzę nad facetem. I proszę Państwa, potem mi kobiety po ślubie mówią, proszę księdza, nic go nie interesuje. Dom go nie interesuje, dzieci go nie interesują, nic go nie interesuje. Więc przepraszam, czy przed ślubem był seks? Proszę księdza, co ksiądz pyta o takie rzeczy, co to księdza interesuje? Czy to ma coś do rzeczy? Oczywiście. Czy mężczyzna nie oddał władzy swojej męskiej, opiekuńczej, ochroniarza nad kobietą? Drodzy panowie, drogie panie, wiecie, jesteście dorosłymi ludźmi. To często jest tak, chłopak z dziewczyną jedzie w góry. On załatwia wszystko. Karimaty, plecaki, dzwoni do góralki, miejsca, bilety na pociąg. Tylko ma do dziewczyny jedno pytanie. Kochanie, czy załatwić dwa pokoje jednoosobowe, czy jeden pokój dwuosobowy? O tym decyduje dziewczyna. I jeśli na to pójdzie, to przegrał. Ona zacznie rządzić. Proszę Państwa, jest taka sprawa kontrowersyjna, którą gdy kiedyś powiedziałem w kościele świętej Anny, bo mi jedna pani oczu nie wydrapała, ale ja podam. To jest książka pana Jacka Polikowskiego, Być ojcem, jedyna kariera mężczyzn. 90% alkoholizmu u mężczyzn, który się zaczął po ślubie, nie taki, że facet już pił przed ślubem, to co innego. 90% alkoholizmu, że facet zaczął pić po ślubie. 90% związane jest z tym, że kobieta odrzucała faceta w dziedzinie seksualnej. Bawiła się nim. Miała nad nim władzę. Dostaniesz, nie dostaniesz, bądź grzeczny, brak, nie. I facet co mówił? Idę się sklarować. Kiedyś mi jeden pan mówił, że jak z żoną był blisko, państwo wiecie o co chodzi, to żona sobie spojrzała na zegarek. Powiedział, ja ci zemszczę to, co ty zrobiłeś. Za to poniżenie mnie. Na zasadzie, no syneczku, jeszcze masz kwadrans. Proszę Państwa, drodzy Państwo, nie jedno małżeństwo się sypnęło, a kobieta po latach nigdy się do tego nie przyznała, nawet przed sobą. Jej serce to zrobiło, bo ona była ciągle niepewna, że jest wykorzystywana, więc powiedziała, to ja będę miała władzę.
To jest ten trudny moment i to doprowadza do katastrofy. Proszę Państwa, a taki chłopiec, przyzwyczajony, że kobieta mu daje męskość, szybko po ślubie żona mówi, słuchaj, ja cię nie będę wiecznie głaskać. Chcesz, będę głaskać bez przerwy, weź się za robotę, ty tu dom prowadź, dzieci wychowuj, synów. I on mówi, to już ci się nie podoba, no nie będę tutaj przed tobą, to pójdzie do koleżanki z pracy. Koleżanka też będzie głaskać. Wiecie, dlaczego niektórzy panowie ciągle skaczą z kwiatka na kwiatek? Bo ciągle szukają swojej męskości i ciągle od kobiety chcą ją dostać, a co powtarzam, kobieta nigdy nie da męskości. Internet i pornografia w internecie ma ten, że niektórzy się wydaje, że mają władzę nad kobietą. Tu sobie kliknę raz, blondynka, tu dwa, Azjatka, tutaj taka, mam władzę. Nie masz żadnej władzy, ten komputer ma nad tobą władzę, a to daje tylko iluzję władzy. Całe to rozprzestrzenienie się demoralizacji, jeśli chodzi o erotykę, jest spowodowane tym, że mamy miliony panów, którzy szukają swojej męskości i szukają jej tam, gdzie jej nie ma. To tak jakby ktoś powiedział, szukać u kobiety męskości, to tak jakby iść na stację benzynową po mleko, żeby z tego zadankować. Tak jakby iść do sklepu z mięsem, żeby sobie kupić spodnie. Stary, w ogóle nie w tą stronę idziesz, tam nie kupisz tego nigdy, nie dostaniesz. I drodzy Państwo, to prowadzi często do rozsypania się jednego związku, drugiego związku, trzeciego związku, bo on ciągle nie jest chłopcem. Ciągle jest chłopcem, który szuka męskości. I ciągle się zawodzi, ciągle się rozczarowuje, ciągle wszyscy mają do mnie pretensje, nikomu się nic nie podoba. Często tylko rozumie go mamusia. Jak pojedzie do mamusi, to jest wszystko super. Mama mu zrobi takie kluski, jak on lubi, i tak mu nogi koce mówi nie tak, jak on lubi, i tak mu powie, jak on lubi. I często to jest właśnie ta ślepa uliczka. Proszę Państwa, i doprowadza to do tragedii, że albo ktoś się przyzna, to co mówiłem w kościele, że przyjdę do Pana Boga i powiem, Panie Boże, pomóż mi, bo coś jest ze mną nie tak. Albo będzie szedł w zaparte do końca życia. Często plącąc się w alkoholizm, często plącąc się gdzieś w pornografię, często plącąc się w jakieś złe związki. Albo przyjdzie do Pana Boga, bo proszę Państwa, teraz jest ważny moment. Co robi Pan Bóg? Pan Bóg zmienia imię. Z Lalusia na Twardziela. Z mamin synka na odważnego mężczyznę. Ty byłeś Abram, będziesz się nazywał Abraham. Ty byłeś Szaweł, będziesz się nazywał Paweł. Ty byłeś Szymon, będziesz się nazywał Kefas. Patrzcie, jakie Piotrowi dał imię. Skała. Już nie będziesz Szymon, będziesz Skała. Ty byłeś Karol Wojtyła, będziesz się nazywał Jan Paweł II. Zmienił mu imię. Zobaczcie, jaki papież był twardy. Ależ to była skała, papież. Po co idziemy do kościoła? Po zmianę imienia. Drogie Panie, w wielu sercach z Was, ja wiem, ja Was nie spowiadałem, ale ja to wiem. W sercach wielu z Was jest imię odrzucona, niekochana, wyśmiana i zlekceważona. I płaczecie, i wkurzacie się, i kłóczycie się, i nie wiecie, co z tym zrobić. Trzeba zmienić to imię. Ono tu cały czas siedzi. Trzeba zmienić to imię, co się wiąże z tym, że musi być kryzys, musi być wyjście. Proszę Państwa, jak Bóg zmieniał imię? Wyprowadzał na pustynię. Co to jest pustynia? Pustynia jest to miejsce, gdzie nie ma żadnych zabezpieczeń. Wszystko dookoła pusto, sam piasek. Żar z nieba, wody nie ma, nic. Człowiek się czuje niebezpiecznie. Otóż Pan Bóg musi cię wyprowadzić w strefę niebezpieczną, bo my w tym zranieniach serc budujemy sobie strefę bezpieczną. Pieniądze mam, dom mam, pracę dobrą mam, znajomych mam, inteligentny jestem, zbudowałem sobie system obrony dla mojego biednego serca, a Pan Bóg mówi, muszę ci to zabrać. No i teraz Państwo, czy chcesz, czy nie chcesz, twój wybór. Albo zostaniesz z tym starym imieniem, ciągle bojąc się, że to się wyda, ciągle nie dając sobie rady, krzycząc, denerwując się, albo pójdziesz do Pana Boga i powiesz, dobra, Panie Boże, rób co chcesz. Jeśli chcesz, trudno, niech to będzie choroba. Jeśli chcesz, trudno, niech będzie krach finansowy. Jeśli chcesz, trudno, ale ja muszę odzyskać swoje imię i się uzdrowić. Proszę zwrócić uwagę, jak Pan Bóg to zmieniał. Ja wiem, kochani, że my byśmy chętnie doznali tego imienia w jakiś taki sposób cudowny. Ja to wielokrotnie na rekolekcjach pojawiałem. Taki przykład, proszę Państwa, przychodzimy do domu, proszę Państwa, i mamy taką plamkę na ścianie. Woda cieknie. I mówimy, o, trzeba wezwać hydraulika. Przychodzi hydraulik, jak się nie znamy, to mówimy tak, proszę Pana, tu coś cieknie woda. Mógłby Pan to czymś zatkać? Śrubką, klejem, kitem, plastrem. Hydraulik patrzy. Hydraulik patrzy do dołu, mówi, proszę Pana, to trzeba pruć pionę. Ale nie, nie, Pan mnie źle zrozumiał, ja nie chcę robić wymiany instalacji, tylko żeby mnie Pan tą dziurkę tu zatkał. Hydraulik, nie da się dziurki zatkać. Trzeba pruć cały pion.
Nieraz ktoś przyjeżdża do mechanika, mówi, proszę pana, tu mi olej cieknie, mógłby pan to czymś zakitować? Proszę pana, remont silnika. Tu już nic nie ma co kitować, to remont silnika. Proszę państwa, w naszym życiu ludzie przychodzą i mówią, kłócę się z mężem, czy mógłby ksiądz mi dać radę? Ja mówię, proszę pana, tak, rekolekcje tygodniowe, przeczytać Biblię, posłuchać 50 nauk rekolekcyjnych i za pół roku proszę przyjść do mnie. Zobaczymy, czy coś ruszyło. Ale ksiądz mnie się zrozumiał. Ja chcę tylko taką radę, żeby tak ksiądz dał radę, żeby się z mężem nie kłócić. Prawda? Proszę pana, jeszcze raz panu powtarzam. Rekolekcje tygodniowe, przeczytać Biblię, spowiednika sobie znaleźć i zobaczymy, czy coś się da ruszyć z tym sercem od dzieciństwa. Ludzie odchodzą zawiedzeni. Myślałem, że mi ksiądz pomoże. Nic nie pomoże, proszę państwa. Nic nie pomoże. Kiedyś jak... To notabene świadczy o tym, jak ludzie nie wiedzą, jaka to jest poważna sprawa, że łapią nieraz księdza na korytarzu. Ja wychodzę, przysiędza, mam ksiądz pół minuty? Ja mówię, no mam. Przysiędza, syn zaczął pić, brać narkotyki, ma ksiądz jakąś radę? Ja mówię, proszę pani, czy pani żartuje? Czy pani żartuje? Tak jakby ktoś złapał religę kardiologa na schodach, coś mnie tu boli, co, ma pan jakieś proszki na to? Co by powiedział religa? Badania, miesiąc w szpitalu, wszystkie wyniki, zobaczymy. A nikt nie powie, pan mi da jakieś proszki, bo coś mnie tu kuje. Może przestrzeg serca trzeba. A ona mówi, proszę księdza, a jakbyś bym ksiądz dał książkę, żeby sen przestał pić? Przyjąłem książkę? Pani musi przeorać swoje serce, przejrzeć je na wylot, trzeba zrobić rentgen serca duchowy i dopiero może coś ruszy, proszę państwa. Ojciec Augustyn, jak go nieraz ludzie denerwowali, niech pan da jakąś radę, bo się z mężem kłócę. Mąż mnie zdradza, niech ksiądz da jakąś radę, to mówi, rumianek mu dawać rano i wieczorem. No bo proszę państwa, to jest denerwujące, no inteligentni ludzie z wyższym wykształceniem chcą radę na to, żeby mąż był wierny. Czary mary, jak zaśnie to krwią z koguta go pokrył i przestanie się Nie da się, ja wiem, że są to tragedne sytuacje, ale proszę zrozumieć, to są zaszłości z serca. Kochani, spowiadam nieraz kogoś rok, dwa. I on po dwóch latach mi mówi na spowiedzi, o rany, proszę księdza, otworzyło się. Już widzę, jasne, Boże, jaki byłem tuman. Ja mówię, nie krzycz na siebie, bo cały się sam w rączkę. Pokochaj się. Po dwóch latach, proszę księdza, otworzyło, jak ja kłamałem. O Jezu, jak ja byłem nieuczciwy, jak ja byłem cykor, jak ja byłem tchórz, jak ja się popisywałem. Przy trzecim piwie cały świat chciałem zdobywać. Po dwóch latach. A nieraz my myślimy, że to już jest ostatnie dno, a po następnych dwóch latach mówi, o Boże, jeszcze jedno dno. Człowiek jest naprawdę, kochani, jakiś był dentysta, który mi zatruł ząb i mówi tak, księdza, jakby księdza w niedzielę bolał, księdza weźmie szpilkę i wydłubię ten. No i bolał mnie. Więc wziąłem szpilkę, poszedłem to i coś tam wydłubałem, o, super. Mówię, na chwilę przestało boleć. Idę w poniedziałek, mówię, panie doktorze, wydłubałem to. On spojrzał, co ksiądz wydłubał? Bo ksiądz to porysował, cały opatrunek siedzi w zębie, jeszcze tyle siedziało w zębie. Nieraz coś podłubię. Byłem u księdza na rozmowie 15 minut, chyba już teraz będzie dobrze. Dopiero żeśmy porysowali to człowieku, a tam opatrunek siedzi do dna serca jeszcze ogromny. I Pan Bóg nieraz ci to przypomni. Właśnie te ciągle powracające kryzysy. Kochani, trzeba naprawdę podejść do tej sprawy poważnie. Podejść do tej sprawy poważnie. Trzeba być cierpliwym. Jak przyszli do Jezusa apostołowie, proszę zwrócić uwagę, trzeba czytać Biblię. To Jezus nie posadził ich przy stole i powiedział, słuchajcie chłopaki, ja wam to w godzinkę wytłumaczę, o co chodzi w tym zbawieniu. Tylko 3 lata z nimi jadł, spał, spierał się, śmiał, przy ognisku siedzieli i po 3 latach zaczęło im się jarzyć, o co mu chodzi. Tak jakby ktoś was przyszedł, przyprowadził jakiegoś niewychowanego człowieka, powiedział, proszę go w tydzień wychować. Ha. Trzeba go wziąć na wychowanie, w ogóle po paru latach może on coś złapie, proszę państwa. Jak ja przyszedłem do seminarium, to od razu chciałem nawracać. Iść już, nawracać kazania, głosić listy do koleżanek, pisać, żebyście się nie grzeszyli. A mówią mi, synku, kibelki posprzątać, potem do ogródka z motyką i łaciny się uczyć. Ale ja chcę nawracać, bo tam moi koledzy giną. Syneczku, kibelki, tam jest szotka, tutaj jest ogródek, popielić troszeczkę i łaciny się uczyć. I śpiewu, żebyś ładnie śpiewał. Nie da się zrobić księdza w tydzień. Krótkie kursy dokształcające na księży, prawda? Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę. Wakacyjny kurs na księdza. Proszę państwa, jak się zepsuje telewizor, to my dzwonimy po mechanika. Jakby państwa syn powiedział, mamo, ja to naprawię, wziął kombinerki. Zostaw, gdzie zepsujesz? Poczekaj, przyjdzie pani inżynier. W telewizorze nie grzebiemy. W pralce sami nie grzebiemy, włamy mechanika. W mikrofalówce nie grzebiemy. Jak się zepsuje, włamy mechanika. A w małżeństwie zaczynamy grzebać. Ja go nawrócę. Ja mu pokażę, ja z nim jutro pogadam. A skąd ty to umiesz? No bo wiem, a skąd ty to wiesz?
Proszę Państwa, to jest wyższa szkoła jazdy. Ja dziecko wychowam. A skąd? Jak ty? Skąd wiesz, jak to dziecko wychować? No bo wiem, no trzeba mu mówić dziecku, żeby było grzeczne. Nic nie dasz rady wychować. Musisz znaleźć pomoc. Musisz się sam dobrze przeszkolić. Proszę Państwa, z dziećmi są kryzysy, bo z nami są kryzysy. Bo z nami są kryzysy. Dzieci nas bezlitośnie podglądają. Dzieci patrzą, jak my się modlimy. Dzieci patrzą na naszą religijność. Dzieci nieraz mówią, już nie mogę się doczekać, jak będę dorosły, to tak jak tata, nie będę musiał chodzić do kościoła. Dzieci są bezlitośnie podglądają. Jeden ksiądz mówił na kazaniu, drogie dzieci, jak wracacie ze szkółki do domu, przychodzicie obok kościoła, zajdźcie do kościoła, przyjdźcie dzieci, powiedzcie Panu Jezusowi, czy dostałyście piątkę, czy dwójkę. Jeden chłopiec mówi, ja to nieraz przychodzę, ale księdza to nigdy nie widziałem. I koniec kazania, proszę Państwa. Koniec kazania. Jak dzieciak nie zobaczy, jak ojciec klęczy, to można mu dużo mówić o Panu Bogu. On wie, tata jest to sprawa ważna, tata się zna, mama to tak. Drogie Panie, ja mówię, punkt widzenia, mama to jest od klusek, od skarpetek, a jak się kupuje wideo, to tata idzie. Jak się kupuje kamerę, to tata idzie. Tata jest ważny, więc trzeba patrzeć, co robi tata. Modli się tata, nie modli się. Kiedyś jeden pan, żona wchodzi do pokoju, patrzy, facet klęczy przy łóżku, obie ręce złożone, mówi, Jezus Maria, dzieci, chodźcie, szybciutko, patrzcie, tatuś. On mówi, ty stara, nie rób cyrku, bo widzę, że Chrystus strzelił, nie mogę wstać. Więc proszę Państwa, jeśli mamy taki świat, dzieci nas podglądają. Tata mówi do tak, szanuj matkę, a potem za chwilę mówi, ty stara, co nie zrobiła? Tylko mamę szanuj. Proszę Państwa, nie da się. Remont trzeba zacząć tutaj od siebie. Przepraszam, akurat godzina, więc jeśli kto... No nie są to proste sprawy, ja tylko chciałem Państwu zwrócić uwagę, ale to jest wszystko do wyremontowania. Ja widziałem, jakie ludzie robili remonty serc, remonty marzeń. Proszę Państwa, sala rozwodowa już była, a teraz się kochają. Widziałem rodziców, którzy mieli tylko z dziećmi jedną formę kontaktu, jakieś awantury. Teraz jest naprawdę miłość, to jest do zrobienia, tylko tego się nie da zrobić dwa dni. Jedną modlitwą, jednym różańcem. Trzeba naprawdę spróć piony, wejść i dojść do swojego serca. A jestem przekonany, wielu z Was emocje działają, lęki działają. Serce się odzywa, ono krzyczy, uzdrów mnie, zaprowadź mnie do Pana Jezusa, jak się prowadzi dziecko do przychodni. Uzdrów mnie, nie krzycz na mnie, nie krzycz na siebie, uzdrów mnie, przestań panikować, rozbierz ten system ochrony i zajmij się swoim sercem. To tyle chciałem powiedzieć, jeśli ktoś z Państwa miałby jakieś pytania, najlepiej w tym temacie, ale jeśli w jakimś innym, to też spróbuję się zmienić. Tak. Proszę Państwa, tak, ma Pani rację. Ma Pani rację. Dlatego Kościół wymyślił Ojców Chrzestnych. Co, proszę Państwa, jak się zgodzicie, w ogóle nie działa. Ojciec Chrzestny da kopertę na pierwszą komunię i koniec. A Ojciec Chrzestny, oczywiście on ma swoje dzieci, on ma swoją rodzinę, ale raz na rok, na wakacje, powinien tego trześniaka wziąć, chodź, pojedziesz tu z tatusiem chrzestnym. Tatuś chrzestny z tą zagra w piłkę. Raz na kwartał się pokazać. No, jak tu się uczysz? Chodź tu z tatusiem chrzestnym. To jest... A to jest pierwszy punkt, ojcowie chrzestni. A poza tym, proszę Państwa, ksiądz, harcerstwo, kontakt z kolega z pracy. Słuchaj, ty jeździsz góry, zabrałbyś mojego syna kiedyś raz, ale ma Pani rację, doprowadzać chłopca do jakiegoś męskiego ducha, bo drogi Panie, Wy się staracie, bo jesteście bezbłędni, ale nie zrobicie tego. Nie zrobicie tego. Kobieta będzie ciągle pytała o bezpieczeństwo, o to, żeby się nic nie stało. No i musi stać. Chłopak musi rozbić głowę, wtedy będzie chłopak. Musi naród rabić. Musi się przewrócić na rowerze. Wtedy żona będzie bronić. Bo jak nie, to powie, że psy nie gryzą kobiet. Dlatego ma Pani rację. Trzeba jakoś kombinować. Zabierzcie mojego synka, pojedźcie z synem, jedź do harcerstwa, z księdzem. Proszę Państwa, no, każdy z nas, panowie wieczorem, by się miał kłopoty ze swoim tatą. Jak ja poszedłem na palebannię i zacząłem z chłopakami za plebanią palić papierosy, z herbaty żeśmy sobie zrobili papierosy. Nakrył nasz ksiądz. Co Wy to robicie? My, Jezus Maria, patrz. Zaprowadził nas do siebie, posadził nas czterech budrysów na wersarce, mówimy, ale nas równo. A on spryciarz wyjął karmeny, mówi, gdzie palicie za kościołem? U mnie palcie. My wzięliśmy tego karmena, nie zapaliliśmy, ale powiedzieliśmy, ale facet. Kupił nas za jednego głupiego papierosa. A potem z nami poszedł na wieżę, pojechał na kajaki, siłował się z nami na ręce. Nie żyje już, ale gdyby nie on, ja bym księdzem nie był. Gdyby nie pewien ksiądz, który uratował moją męskość, a trzymał nas równo, ochrzczaniał nas równo, ale nas kochał. Za to byliśmy mu wdzięczni. Więc można znaleźć tego ducha męskiego. Czy jeszcze może jakieś, proszę Państwa, pytania?
No dobrze, to życzę dobrych kuracji kardiologicznych. Dziękuję serdecznie. Ja też chciałbym wyrazić te staropolskie Bóg zapłać, że mogliśmy, że mieliśmy tę okazję akurat jeszcze w Wielkim Poście przeżyć te spotkania z księdzem Piotrem i myślę, że na pewno ta inicjatywa była dla nas potrzebna i pobudzająca nas wszystkich, skoro spodziewam się, że wczoraj, tak jak słyszałem, że wczoraj też tak było dosyć pełno i jest świadectwo dzisiaj, że takiego spotkania również potrzebowaliśmy. Oby teraz tylko wydawało w imię Boże owoce. Dzięki.